Przygotowanie zaproszenia samodzielnie jest dobrym rozwiązaniem ekonomicznym i jest idealne dla osób, które lubią robótki ręczne i dobrze sobie radzą z artystycznymi rzeczami. Z pomocą przychodzi nam tu bardzo wiele gadżetów, na przykład efemery. Trudno to brzmi, ale jest to bardzo fajna rzecz. Są to wycięte z kartonu grafiki, które możemy naklejać na zaproszenia. Kolejna rzecz to naklejki. Te są bardzo fajne, bo są wypukłe, więc dają takie wrażenie trójwymiarowości. Oprócz tego różnego rodzaju błyskotki przyklejane i na przykład romantyczne kwiatuszki. Kolejna rzecz to tasiemki, różnokolorowe, wzorzyste bądź brokatowe i takie oto bardzo interesujące kolekcje papiernicze. Zauważcie, że to są gotowe już dwustronne papiery. Ja za chwilę właśnie takiego będę używała do stworzenia mojego zaproszenia. Co fajne, to występują w różnych wielkościach, więc można stworzyć kompatybilne z zaproszeniem, na przykład winietki. Przygotowane przez Was zaproszenia nie muszą być identyczne i to będzie wielką ich zaletą, że każdy gość dostanie troszkę inne zaproszenie. Kolejny bardzo fajny gadżet to takie oto dziurkacze artystyczne. Zaraz zaprezentuję Wam, jak one działają i jaki dzięki nim efekt można uzyskać na papierze. Używamy go jak klasycznego biurowego dziurkacza. Wkładamy tutaj papier. Naciskamy. Po czym wycięty już wzór przykładamy tutaj do wzornika, tak żeby zachować sobie ciągłość. Coś, co jest dobrą zabawą, przy okazji daje taki oto piękny koronkowy efekt. Takie dziurkacze, naklejki czy papiery możecie znaleźć w sklepach artystycznych. Ja dziś skorzystałam ze Scrapbooking Shopu. A teraz pokażę Wam, jak samodzielnie przygotować zaproszenie w stylu boho. Tak wygląda moje zaproszenie w stylu boho z wykorzystaniem motywu łapacza snów. Teraz pokażę Wam, jak takie zaproszenie wykonać. Po pierwsze, wykorzystałam taką oto grafikę, którą zakupiłam w internecie za 1 dolara. Ta grafika pojawia się na wszystkich 3 kartkach. W internecie możecie również znaleźć grafiki, które są zupełnie za darmo. Często są one słabszej jakości, ale może akurat uda Wam się znaleźć jakąś perełkę. Kolejna rzecz, której będę potrzebować, to papier, do którego będę przyklejała te oto grafiki. I on również ma tutaj motyw piórka, więc idealnie pasuje. Zaczynam od tego najmniejszego formatu. Zauważcie, że nie stosuję kleju, żeby wszystkiego nie pobrudzić, nie zakleić siebie i tych kartek. Stosuję taśmę dwustronną, przylepną, ale bardzo płaską. To jest ważne. Na środku tego szarego papieru przyklejam przygotowaną przeze mnie grafikę z napisem zaproszenie. Pierwsza część zaproszenia gotowa. Przechodzę do drugiej części. Jest to część, która zaprasza gości na wesele. W moim przypadku wszystkie literki są już nadrukowane, ale Wy możecie to wypisać własnoręcznie. Szukam środka. Bardzo proszę, jest przyklejone. Kolejna część, jeszcze większa, jest zaproszeniem na uroczystości w kościele. Moje zaproszenie składa się z 3 takich stron, natomiast może być ich dowolna ilość. Musicie zawrzeć tam wszystkie informacje, na których Wam zależy.
Pamiętajcie o tym, że w Waszych zaproszeniach możecie poprosić i poinformować dosłownie o wszystkim. Najważniejsze jest to, żebyście zachowali grzeczną formę. Czas połączyć ze sobą te trzy elementy. Służy mi do tego pasek wycięty z tego samego papieru, co tył zaproszenia. Mam tutaj taśmę, za pomocą której połączę ze sobą obie strony. Przyklejam, przyciskam. Jest. Czas jeszcze na element personalizacji w postaci takiego piórka z imionami młodej pary oraz datą uroczystości, które przykleję tutaj na wierzchu. Mam oczywiście jeszcze spód do tego piórka. Zauważcie, że na tym spodzie pojawiają się takie kostki dystansujące, które sprawią, że po przyklejeniu ten napis będzie lekko odstawał. Dobrze, najpierw przykleję do zaproszenia tę część, a pod kątem niech będzie. A teraz zrywam wierzchnią warstwę z kosteczek dystansujących i przyklejam moje piórko. Tak przygotowane zaproszenie możecie wysłać swoim gościom, nie zapomnijcie oczywiście o kopercie. Myślę, że oni docenią pracę, którą włożyliście w przygotowanie tego małego cuda. Jak widzicie, ten temat jest bardzo obszerny. Ciekawa jestem, czy podoba Wam się moje zaproszenie. Zostawiajcie komentarze, jeżeli jesteście na tak, łapki w górę, no i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!